przepraszam, jeśli uraziłam was za te głosiki. No, spokojnie, nic się nie stało. mi się zdaje, czy tam ktoś jeszcze zwiedza mój dom? Lisu. Chodź tu, Lisu. Kim jest Lisu? Lisem. Nie, z tego co czytałem od twórcy tego skina, to jest Fredka. To jest Lis. To jest Fredka, tylko ruda. Ale on nie ma ogonka. Sorry. Chciałbym go zobaczyć, nie, ale... Nie działa. Generalnie to ja już nagrywam. O kurczę. Nie masz takie przywitanie dla widzów. No już wiesz co, Bruce? Pozbawili mnie ogonka. Jesteś niekulturalny, wiesz? Okej, okay, dobra, zakładam swój garnitur, nie? Wyjściowy. No, czyli... Tak generalnie nasza dolina się poszerzyła, zmieniła trochę wygląd. Zombie! Ten już poleciał. Zombie, przecież nagrywamy. Zombie. Zjem to. Także może Remisia się chociaż przywitasz? Zychu, biegną do ciebie. Cześć, jestem Remiska, jestem super fejmuchem. O, proszę bardzo. Dobra, to może najpierw pokażę, co się tu zmieniło. Otóż Zychu się wyprowadził i w swoim nowym miejscu wprowadził jakiś symulator małego Żyda. Trochę tak. Nawet nie małego, całkiem spory ten Żyd. No. Normalnie takie podatki, że po prostu wystarczy, że wejdzie się na jego teren i od razu woła od ciebie. Daj mi żelazo, daj mi wszystko co masz, bo jest cenne, a ja muszę zarabiać i hajs się musi zgadzać. Hajs musi się zgadzać. Dobra, tam daleko jest chata Bruce'a, którą nie wiem czy jeszcze skończył, czy jeszcze robi. Robię. Nie, on mi teraz jeszcze budę robi, nie? No właśnie, Bruce, ty niekulturalny gadzie. Co? Weź, wyzwoliłeś mi serduszko. Jak tu cię. Dobra, kupa? Później się zajmiemy waszymi emocjonalnymi problemami. Dobra, tam daleko jest chata Szczura i Jadziora, których teraz nie ma na serwerze. Przymknijcie twarze, proszę, ja z łaski swojej. Bo zaraz się skończy. Zychu, czemu te świnie zabijasz? A nie, przepraszam, to są gejowskie owce. Przepraszam bardzo. Ej, mam pytanie, czemu właśnie te owce są takie gejowskie? Spytaj Zycha. Tak wyszło. Dobra, a to drewniane to jest moja chata, tu jest moja mega farma. Tutaj druga moja mega farma, która się dopiero rozwija, ale spokojnie będzie jeszcze załatwione to i tamto. I muszę iść na. A tymczasem wybieramy się dzisiaj na adventura, do jakiejś kopalni albo czegoś. I ja prowadzę generalnie tą wyprawę, ponieważ ja mam kamerę. A kto ma kamerę, ten ma władzę. Ja mam kamerę też. A co, też nagrywasz? Okej. Okay. Nie ma problemu. Wziąłem te 30 melonów, nie? I stwierdziłem, że mam w dupie Lego, jak powie, że wszystkie zakosiłem, ale jestem głodną Fredką. No właśnie, jeszcze Lego gra z nami i się chyba koło Zycha pobudował, albo gdzieś... Bruce, mam dla ciebie super zadanie. Gdzieś koło mnie? Nie wiem, nie interesuje mnie to jakoś teraz specjalnie. Ale generalnie z jego chaty mam daleko. Zróbcie zdziwioną minę. Co to jest? Robię smutną minę. Dawaj, ja mam kamerę, więc to wszystko widać. To wiesz. Ja też mam kamerę. A kiedy to wrzucicie? Tak. Nie chcę wiedzieć, co to był za dźwięk. Ja też nie. Zobaczcie na nagraniu. O, a tutaj mamy złoże piecyków Bruce'a. Boże, trzymajcie mnie. Rollin'. Za co? Nie wiem, się zaczyna. Dobra, generalnie to sugeruję, abyśmy w końcu się wzięli za coś konkretnego. Dajcie mi jedzenie. Ja mam, chcesz? Czekaj, ja też mam. Piecę w twoim piecu, piecze. Czekaj, dam ci trochę chleba. Masz, okay. 20. Ale ja za mam to... 38 melonów. Ale melony ci nic nie dadzą. I generalnie daję ci ten chleb tylko po to, abyś mnie zwolnił z podatku, Żydzie. Ej, jesteście u mnie w domu? Tak. I może? To pod jaksa każdy. Dawać. Ej, chyba cię bździ. Pamiętasz tego kilofa? Chyba cię bździ. Oddałem ci. Naprawdę? Ja na tych chamie. Nie no, żartuję, przecież u mnie wszyscy są mile widziany. A generalnie może jeszcze nie wiecie, ale ten teren to tak naprawdę jest moja jurysdykcja, więc... Bruce, dwa diaksy. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj. Tu jestem. No tu. O, teraz chcesz pogadać ze mną? Może teraz to przedyskutujemy, co ty na to? Recek, wydaje mi się, że to jest dobry moment w tym momencie, żeby ja też mam w ręku tak ze dwa diaksy, nie Zychu, możemy ci wypłacić. Tak, Zychu to jest ogólnie mój adwokat, więc razem możemy na pewno dość creepy! WHAT THE?!
wypierdalać stąd. Coś czuję, że zielony gościu miał lepszy argument od nas wszystkich razem wziętych. Okay. Dobra, ruszamy nasze, bo chciałem powiedzieć diaksowe, ale tutaj dwoje biedaków jest. No niestety Zychu, my tylko trzymamy tutaj hajs. Cicho bądź! A Zychu się utrzymuje tylko i wyłącznie z podatków. Nie tylko. A ja utrzymuję się z tego, co zabiorę z hajs. Nie. Wiesz co, Zychu, jak zgolisz te pejsy, to pogadamy na ten temat. Zostaw moje pejsy, nie? Jeszcze raz dotkniesz moich pejsów, a ci jajca obetnę i pod brodę. Dotknąłem! Wracaj tu, nie? Ale masz bagietę w kulery. Zostaw mnie! Jezu, co za teksty? Już został obraz? Nie, przyszło mi coś. Witamy w naszym świecie! Mogło coś być słychać. Zrobię ci po prostu taką chirurgię plastyczną, nie? Że wrócisz do domu, a matka się zapyta, co to za menel. A mnie byś akurat przydała. Pardon? Chirurgia plastyczna. Co chcesz, żeby ci wymienić? Twarz, ręce, nogi, generalnie wszystko. Ej, okay, to wkopujemy się w jedną rzecz, czy każdy się kupuje jak się chce, czy może jednak pójdziemy, zrobimy wszyscy banga, banga, banga i będzie... Kałabanga! Ale kopiemy dzisiaj, bo mam ze sobą nawet szpontela, a szpontel to mój najlepszy przyjaciel. Aha. Nie wiem, jak chcecie, bo my was zgubiliśmy ogólnie. Tutaj nie. Są, no, stoją za tobą. Właśnie. Gdzie? Zgubili... Dobra, to jak, szukamy Kejwa, czy... Beach slap? Beach slap? Aha. Dobra, to kop. Bo no, ty jedyny masz łopatę. Kop murzynie. Ej, ale kop w jakiejś miarę ogarnięty sposób, dobra? Dobra, to my ja kopę tu. Daj spokój, dokopię się do tak mniej więcej... Nie wiem, komu bardziej ufać. Zaufaj mi. Mnie. Bo ja przynajmniej wiem, jak kopać. Przeciwnie się do Brusa albo Zycha, którzy kopią po prostu się, dlaczego pod człowiek, siebie. Który nie, nie kopię pod siebie. Zna lepiej język polski od Recka, nie? Brus, masz pochodnie? Bo ja zapomniałam. Tak. Poliglota się znalazł. Chcesz mi trochę? Jaki poliglota? Własnego ojczystego języka nie znasz. Obsługiwać go nie umiesz tak jak koparki. Umiem, tylko po prostu mam często za dużo do powiedzenia. Więc się plączę. Dziękuję. A ja ostatnio łączą to wątki. Się snurówki. Snurówki? Snurówki. Nie wiem, czemu. Co to są snurówki? Ale wysoko. Gremlin, Zychu. Kop dziurę. Jezu, nawet schodu sobie nie potrafię wykopać. Już zdążyłem zepsuć. Mogłem wziąć więcej kilowów. Fuf! Ja na ostatnią wyprawę wziąłem 11. O! Żelazo. A potem... Dlaczego? A potem mi brakowało miejsca w EQ. Właśnie, a potem dlaczego nie mam miejsca? Chodźcie tu, gdzie jestem, nie? Już tutaj jest 14. Jasne, czekajcie, zaraz. No, powoli sobie idziemy, nie? Bo to ogólnie... No właśnie, spacerkiem. My przynajmniej będziemy mieli wyjście w przeciwieństwo do siebie. Ja też mam, wiesz, ja mam kobla już. Pytanie, czemu ja poszłam za Brusem? Bo ja jestem za Brusem. Cześć, Recek. O, żadnie. Brus, masz swój tunel, wiesz? Wiem, ale się przykopałem do ciebie. Jasne, idziesz na łatwiznę znowu. Tararara. Jak to znowu? Kolejny pasożyt. To był tylko raz. Widzicie, same pasożyty tutaj są. Nie polecam tego serwera, 2 na 10 w ogóle. A ja ci daję osoba. O Boże. Ale wiecie co, ja idę z kimś, kto zbudował mi budę. W sumie ona ma najgorzej. Kto jej powiedział, że zbudowałem budę? Recek. Brus, niestety nie odzywaj się do mnie. Ale jesteś frajer, weź tak? Idę sobie. Recek, dobra, idę do ciebie. Przed chwilą mi powiedziałeś, że jestem kutasem, ale okej, okay, dobra, przeżyję. A nie jesteś? Nie. Czy wyglądał, jakby miał 2 jądra? No mam, w sumie. Ale... Z grzeszności nie zaprzeczę. Ja będę to skomentować na Facebooku. A po co na Facebooku, skoro masz YouTube'a? Ja, opierdoliłem melona. O Jezu. Przekaz. Podprogowy? Przekaz to ma te rymy do tego. Przekaz to ma ten... Scyzoryk, Leroy! A kto ma lapis? Ja! Scyzoryk, a kto ma żelazo? Tak, ja! Mają ludzi spoza a kto ma redstone ja, i mają, złoto? Ja jestem ja. Skielc! Moje żelazo! Moje! Wypadło mojego żelaza! Moje! Moje żelazo! Co? Dobra, ej, bo mnie zabijesz! Ostatecznie całe żelazo zawaliło. Internetowa bandytka. Co? Internetowa bandytka. Czemu? Bo to było moje żelazo. No przepraszam, masz, udów się. Nie, to mój koń. Zostały mi 2 serduszka. Dziękuję za kooperację.
A jedzenie masz? Idziemy tędy, tu jest dużo redstone'a. I idę do ciebie, Zychubu, oni mnie nie rozumieją. Ja jeszcze a, do tego, czekajcie, wiesz, Recek zdradza twoje sekrety. Jeden, coś tu powiedziałeś? Jeden Boże, kabel, Recek, idziemy druga, razem w tamtą stronę. Jeden kabel, druga mnie wyzywa od kutasów. Ej, nieprawda, ja tak nic nie powiedziałam. Powiedziałaś, dlatego wyszedłem z konfy. Nieprawda. Boże. Tak. I to nie było o tobie. Zacznij nie, tak. Powiedziałeś o Bruce. Zychu. Nie, tak, bo Bruce, trudne kutasem, sprawy. To nie było o ciebie. Co? Nie, nie, nie. Co? Zamzykają w trójeczkę. Zabijam. Ej, zabiliście mi przyjaciela, wiecie? Jest! Ty podły człowieku, no! Bierz te diaksy! Bierz je. A ja ty bierz na... je! Czemu ja? Ja nie mam miejsca, bo ja mam wszystkie Zycha, te Recka rzeczy, ja mu muszę oddać. Masz, Misia, oddaj mu. A co, ja jestem jego koleżanka? No nie? No tak. O. Zychu. Gdzie jest Zychu, Recek? Nie zostawiaj mnie. Recek? Recek? Rzeczy dla ciebie. Recek. Weź mi majteczek. Ja nie mogę teraz iść, bo mam wszystkie jego rzeczy i nie mam sobie gdzie wsadzić. A on się obraził, czy ja? Jaki. Wybaczcie, mamy małe problemy techniczne, ale już wracam. O, chodź, bo mam dla ciebie rzeczy, ją. Aha, a gdzie jesteś? Jestem tam, gdzie byliśmy. Przejdź, to wyjdź na powierzchnię do ciebie? Chyba odnajdę tą ciemną, ciasną dziurę. Dobra. Słuchaj, Recek, to było po prostu za te diaksy, nie? Przyłazisz do mojej dziury. Ej, do naszej, jeszcze... naszej dziury. Ja do naszej dziury. No właśnie. I znajduję jeszcze jednego diaksa. Jeszcze jednego, nie? Aha, bo ja cię nazwałam kutasem po tym, jak się okazało, że zbudowałeś dla mnie budę 2x2. Nie, no sorry, to było przed tym. To było przed tym. Nie. Tak, nie bo oni ci. Tak, bo ja byłem na konfie przed tym, a jak ja poszedłem, to dopiero ci Recek wykablował. Recek. Ale ja nie ogarniam, o co chodzi. Co? Czekaj. Mogłem. Jestem. Recek, tak. Co ty miałeś? Ty miałeś żelazny chleb set, miałem. Ile żelaza? Żelazny set i... No, to jest moja klata, tak, to... To jest twoje coś i tam. I masz to. To jest twoje... Te tak, wszystkie to jest koble. Moje... to były Jezus. Twoje lapisy. Chleb był twój. Ten płotek chyba też. No, glowstone był też mój. Te dwa staki chyba twoje. Te kilofy na pewno były twoje. Gimme more, gimme more. I twoje, twój też to było. Miecz był o, też czekajcie, mój. Czekajcie. Tak, tak. I chyba tyle. Recek musimy powiedzieć. Za mało kilofów. Jeszcze jeden. Jeszcze a, jeden nie, miecz. Czarki. Nie, to miecza nie mam twojego, mam tylko ten kilof. I to jest wszystko. Chutko przez jest... chwilę. Chutko. Nie. A, jeszcze jeden miecz. To miecz. Ja nie mam. Remisia. Co? Masz mój miecz? Nie mam, ja mam żelazny. Twój. Twój jeden mam. Zychu. A co? Oddawaj miecz. Nie wiem, czy mam. No to sobie się zaraz dowiemy, czy masz. A pamiętaj, że ja mam jedzenie. Pamiętaj, że ja też mam, słuchaj. Dawaj, kop, Zychu, kop. Okej, okay, bo to trzeba rozkopywać. O Jezu! Jezu! Wyścig z czasem! Tyle dobrego. Ej, czemu się izolujecie od nas? Biegnij! Tak spytam. No właśnie, i dlatego muszę z tobą Recek porozmawiać. Dlaczego? Bo już po prostu mnie nie lubi. Tychu, biegnij. Teraz wiesz. No, rozumiem cię. Może ty nie widzisz, ale ja właśnie płaczę. O, chodź. Krzewnymi łzami. Chodź, pocieszę cię. Remisia, chodź, pocieszę cię. Zaśpiewaj jej piosenkę, Recek. Zabuduj no. Ich tak, żeby zostali sami i wtedy... No już, spokojnie, będzie dobrze. Jest taka teza, że jak... Wiecie co? Ja jeden jestem dla niej miły. A wy co, chamy jedne? Ja? No jeszcze właśnie. Nic nie powiedziałem! Dlaczego zawsze to moja wina? Wygłupię po prostu kutasy, nie? Wszyscy mnie obrażają, idę od was. Wychodzę ej, z tej serii. Proszę cię. Poza... Jezu. Poza Bruce'em, nie? Reszta tylko. Proszę ten cię, no Zychu właśnie. Jest taki śmaki i owaki. Ma głos no, jak homoseksualista. No bo jesteś! Nie powiedziałam, tak? Oj, dobra, no ale z swojego tonu tak wynika. I brakuje mi jeszcze staka pochodni i jednego miecza. Oddajecie to. Boże. Ale gdzie my jesteśmy, Zychu? Przecież nas tu nie ma. Jesteście! Daj już no nie kobla, oszukujcie. Daj no kobla, bo mi się kończy. Boże, muszę znowu i ze dwu moja babcia psuje telefon. psuje telefon. Babcia Brusa psuje telefon. Pozdrawiamy Bruce. babcię Zycha. Brusa, tak? Brusa. Nie, Zycha, przepraszam babciu, bardzo. Co ty tam robisz? Psuję ci telefon, Zysiu!
Nie, moja babcia tak nie mówi. A myślisz, że ja znam twoją babcię? Nie wiem. Czujesz ten smutek? No, czuję. O, hello? Przynajmniej mamy redstone na pocieszenie. Oj, pogarszasz swoją tak już beznadziejną sytuację. Ja? Nie, ksiądz proboszcz! Co ja ci zrobiłem? W sumie to nic, ale po prostu ci wypominam twoje błędy. Sami się boję, słuchajcie. Taka ja szczerość, się... szczerość według Zycha, nie? Zychu, odsuń się, Zychu. Widzę, co tam się dzieje, nie? Patrz, co tu się będzie działo, patrz. Patrz, co tu się dzieje, ale nie dam, uratuj. Ale chodź. Dobrze, chodź. A co wy tam kombinujecie znowu? Ofiarujecie sobie nawzajem swoją gejowską miłość? Ty się kupujesz z powrotem. Oj, przepraszam. Przepraszam. Tam idę. Nie chciałem. Ale patrz, stary w ogóle pa. I oni... Co, że ci się kilo wkończy? Stary, patrz. Oni i bariera, patrzą. I bariera, stary, i pa. I koniec, i po nich, stary, i w ogóle. I nasze diaksy są nasze. I w ogóle, w ogóle. Nasze diaksy są nasze. I dzielimy się 50-50 z Brusem ją. No, tam odliczysz mi od rachunków za mieszkanie i będzie okej. Może zawsze jak tylko jest już jakaś okazja, żeby zarobił mnie teraz, odliczysz mi od rachunków. Tak, że na wszelki wypadek nie płacił, nie? Tylko taka minka. Żyd Brus. A ja myślałem, że to Zychu jest Żydem. Uczę się od najlepszych. Wziąłeś drewno. No tak, bo to jeszcze pejsów nie masz. Wziąłem drewno. Zbuduj skrzynkę. Buduj skrzynkę? Skrzynkę. Ale one są obrzydliwe, nie? Skrzynki? Czemu mówię do ciebie? Nie odzywaj się do mnie. Jezu, to są naprawdę trudne sprawy. Chyba tak nawet nazwę odcinek. Haters gonna hate, nie? Handlujcie z tym. To, co powiedziała Remisia, było bardzo niemiłe. Ale ja tego nie powiedziałam. Brus. Powiedziała Remisia. Uważam, że Remisia jest dla niego niemiła. Remisia lat 17. Uważam, że Brus mnie zranił. Nie dołożę z ostatniej chwili. 18. Lubi korniszony. O, znalazłem lawę. Brawo. Odkryłeś ten surowiec, który jest potrzebny do wszystkiego, nie? Masz tam skrzynkę gdzieś? Ej, a ty no tam zostawiłem z tyłu. Ty, ale on jest już przy lawie, stary. Trudno, niech idzie tu. Mamy diaksowe sety, on ma swoje żelazne główienko. On jest tam? Cicho bądź. Nie. Remisia, odnoszę takie dziwne wrażenie, że dokopałem się gdzieś i... Generalnie mam nadzieję, jest to chyba miejsce... Dokopałeś do spawnu archerów, cię rozstrzelają. Nie, niestety nie, muszę cię zmartwić. Ale nie, to nie jest to. To jest podejrzany mi. O, tam jest kobel. No, w sensie, że wykopałem tego kobla, gdy ci ktoś się chciał tutaj wykopać. Zychu, ja zabiorę wszystkie ważne rzeczy z tej skrzynki, bo to jest jednak... A tam jest tylko kobel. No i żelazo. Tak, zostawiam tam żelazo przez przypadek. Albo ja. Nie, ja miałem 11 tego fajsu, którego i tak nie zbieram. Powinniśmy zacząć śpiewać rytek smutne piosenki. Ale jakie na przykład? Bo nie znam takich. Passenger, no na bardzo przykład, fajna piosenka. Na przykład taką, zranił mnie kutas, jej. I wtedy Remisia została poetką, nie? Mickiewicz po prostu zsiepałe. O Jezu. Nie padłeś? Na mi te głupie diaksy. Na szczęście nie. Pod tym. Coś tam jest? Nie, jest już bedrock. No właśnie widzę. Nie lubimy bedrocka. Nie za bardzo. Jeszcze brakuje mi... Jak tu jest nudno. Na. Nic fajnie się nie dzieje. Na. Duecik z Reckiem zawsze spoko. To zawsze na propsie. Ty też. Nie. Ale co ja też? No Remiśka, no! Dziwny jestem. Recek lat 18 został odrzucony przez wszystkich. Piewam w duecie z Brusem. Nie, ja tam do was wracam. Chodź, chcę podpisać rozejm. Chodź, pośpiewamy. No właśnie.